Honda! Szybsza niż wygląda! Kolejnym przedstawicielem klasy 125, który chciałem zaprezentować, jest taka oto Honda CM125 Custom. W zasadzie przedstawicielka, no bo to Honda. Nie powiem, ale miałem naprawdę duży problem, żeby znaleźć jakiekolwiek informacje na temat tego modelu, z uwagi na to, że jest naprawdę stary i Honda, no jakoś tak z tych prasówek ani z czego takiego, no było ciężko. W każdym razie, mam nadzieję, że spodoba się co nieco, co o niej powiem, bo mówię, łatwo nie było. Lata 60. dla Hondy to jest tak naprawdę walka o klienta, próba pokazania się od jakiejkolwiek strony, bo była to marka w zasadzie nieznana. Walczyła w Europie o uznanie, walczyła w Stanach, oczywiście z Harleyem, no bo wtedy tak naprawdę liczył się tylko i wyłącznie Harley, Indian był na wymarciu. W Europie również była bardzo mocna konkurencja, bo czy to ale włoska konkurencja, tak? Kajiva, Aprilia i tak dalej, no to były mocne konkurencje, a Honda miała po prostu coś do udowodnienia. Właśnie takim przedstawicielem to nie miał być budżetowy motocykl, tak? Europa i w ogóle świat się dalej odbudowywał po II wojnie światowej, także tutaj oczywiście to miało być tak naprawdę po pierwsze produkt lifestyle'owy, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, czym Honda oczywiście swoją pozycję zbudowała na tym, ale również jako podstawowy środek transportu dla wielu, wielu ludzi. Samochody nie były aż tak dostępne dla, powiedzmy, zwykłego Kowalskiego. Problem również polegał na tym, że dla ludzi wtedy, szczególnie w Stanach, Honda w latach 60. w ogóle wytwory japońskie nie były na poziomie takim, jak uważamy dzisiaj, czyli jakościowe, dobre produkty. To była raczej produkcja na poziomie dzisiejszych Chin, może Korei Południowej. W każdym razie tamte lata to już była dawno oczywiście historia, dlatego że ten motocykl był produkowany w 78 roku, kiedy Honda już tą swoją pozycję i w ogóle japońskie produkty miały wyrobione. Także tutaj mamy taki typowego przedstawiciela klasy custom, cruiser, no coś w tym stylu, troszkę inne podejście. Ta Honda była produkowana od 78 roku aż do roku 2002, także naprawdę długo. Tutaj widać doskonale inspiracje klasycznymi amerykańskimi cruiserami. Ciężko powiedzieć, czy to była próba zainteresowania z klienta z USA, czy jednak większe nastawienie na Europę. Mamy tutaj wysoko, mocno wygiętą kierownicę. O, proszę bardzo. Mamy po obu stronach, i to jest też super, wydechy w kształcie stożka, megafonu, różnie. No i tak jak powiedziałem, puszczone są z obydwu stron. Ilość chromu jest wielka. Bak paliwa w kształcie łzy. Także też taki smaczek w stylu cruiser. No i stopniowaną kanapę. Super wygodną. No i zaczynając od końca mamy znowu kwadratową lampę, mniej więcej, z drobnymi przetłoczeniami oraz oczywiście z światłem, bez światła, tak, odblaskowym, okolone dużymi pomarańczowymi kierunkowskazami. Co ciekawe, są metalowe, także porządnie. Mamy chromowany błotnik tylny, no nie w całości, tak, bo tutaj mamy taki kawalątek plastikowy, ale to wcale nie przeszkadza. Mamy drobny bagażnik. Ten uchwyt dla pasażera mógłby być trochę większy, ale też daje radę.
No już wspomniana kanapa. Mamy oczywiście klasyczny układ zawieszenia, czyli z tyłu dwa MacPersony. I z regulacją oczywiście wstępnego napięcia. No, mamy silnik, o którym za chwileczkę. No i przód to klasyczny widelec teleskopowy. Chromowany przedni błotnik. A wyżej pojedyncza lampa główna, również okolona dużymi pomarańczowymi kierunkowskazami. Również metalowymi. Za napęd odpowiada dwucylindrowy, czterosuwowy silnik o pojemności 125, dokładnie 124. Jest to układ rzędowy, także w tej klasie, wbrew pozorom, jest to dosyć rzadka sprawa. A Honda ten piec pchała do naprawdę dużej ilości swoich wyrobów. Tak, bo mieliśmy serię CB, CD, CA, CM, CMX. No, tego było naprawdę sporo i wszędzie był mniej więcej ten piec. No, w CB był trochę inny układ wykorbienia, ale generalnie to jest ta. Ja nawet w swojej Rebelce, czyli CA125, również miałem ten silnik i no, założyłbym się, że nawet dokładnie ten silnik. Zasilanie paliwa za pomocą gaźnika, także przeniesienie napędu poprzez oczywiście klasyczny łańcuch na tylne koło. No, to się musiało udać i rzeczywiście ten silnik jest naprawdę bardzo fajny. On może nie legitymuje się niesamowitą mocą, bo ta moc nim nie jest szałowa, bo to jest między 9 a 11 koni, zależnie od rocznika. Za to jest naprawdę elastyczny i co ciekawe, bardzo ciężko go zdławić. No nie tak jak singla. No, singla jest łatwiej zdławić, tutaj dwucylindrówka jest to trudniejsze do zrobienia. Dzięki temu też mamy większą pewność, że pojedziemy. Nawet dla osób, które dopiero się uczą jeździć. Generuje 9 do 12 koni przy około 9,5 tysiąca obrotów, zależnie od tutaj rocznika, i około 9 Nm. Także też tutaj widać w porównaniu do Gienka, które miało ich około 8 tych Nm, to może nie wydaje się za wartości jakieś szalone i szaleńcze, aczkolwiek pamiętajmy, że w tym przypadku jeden koń to jest 12%, więc ta różnica jest naprawdę wbrew pozorom spora. Ale pali jak marzenie. Manualna pięciobiegowa skrzynia biegów, jeden wałek w głowicy. Generalnie tutaj naprawdę te technikalia nie są zbyt skomplikowane i nie miały być, bo to miał być prosty sprzęt dla każdego, a do tego naprawdę miał fajnie wyglądać. Za zatrzymanie odpowiada układ dwóch hamulców bębnowych, co powiem szczerze, przy tej masie, czyli 140 kg, no trąci lekką żenadą. Przynajmniej no, na te lata, tak, na tą masę, przynajmniej na pierwszy rzut oka, czy pierwszy pomysł. Aczkolwiek wbrew pozorom te hamulce są tutaj naprawdę skuteczne i można się zdziwić, bo potrafią zablokować koło nawet i na asfalcie. Także no, czy Gienek, czy Rebelka tego nie potrafiły zrobić, mimo posiadania jednej tarczy. Kolejnym olbrzymim plusem tego motocykla jest bardzo rozsądna konsumpcja paliwa, bo dokładnie ona pali około 2,5 litra na 100 km, co jest naprawdę tutaj świetnym wynikiem i to pomimo zapakowania go nawet w dwie osoby, także no wtedy wskakuje na szalone 2,7 litra, także to jest naprawdę, naprawdę bardzo dobry wynik. I kończąc temat silnika, tutaj, w odróżnieniu do GNA, silnik pełni rolę konstrukcyjną i trzyma wahacz, także końcówka lat 70., a układ, który tutaj jest, przywodzi na myśl dzisiejsze konstrukcje, bo do dzisiaj tak się właśnie konstruuje motocykle i ramę.
Także ten silnik tutaj, oprócz tego, że jest wpisany w ramę, to również trzyma jakby całość do kupy. Ten model CM można było kupić w wielu różnych dziwnych konfiguracjach i wielkościach silnika. No bo tutaj mamy 125, ale było jeszcze 185, 200, 250, 400, 450. Także no multum. I one mniej więcej były w tym stylu. Tak? Czyli mieliśmy dwucylindrową R-kę i różniły się tak naprawdę tylko i wyłącznie pojemnością. Ale nie tylko, dlatego że były, tak jak już mówiłem, pchane do różnych dziwnych motocykli, także to mógł być cruiser, to mógł być custom, to mógł być scrambler, to mógł być klasyk też, także naprawdę wiele, wiele różnych, nie powiedziałbym, że dziwnych, ale wiele różnych typów motocykli miało właśnie ten piec. Przednie miejsce, czyli jego kanapa, jest naprawdę zajebiście wygodna, wbrew pozorom. Tutaj naprawdę ciężko się do czego przyczepić, jest szeroka, jest długa, jest jest schodkowana, także to też jest bardzo, bardzo duży plus, szczególnie jak jedziemy w dwie osoby, bo przy szaleńczym przyspieszaniu, jak to 125 oczywiście, nie mamy tego efektu, że zjeżdżamy na pasażera, a to jest ważne dla komfortu, tak? Jak jedziemy gdzieś dalej, bo jak najbardziej tym motocyklem można się wybrać gdzieś dalej. Jak jedziemy gdzieś dalej, to taka, to jest wygoda, która naprawdę wiele, wiele zmienia. Nasz kokpit jest dosyć zaskakujący, bo niby mamy dwa zegary, ale jak się bliżej przyjrzymy, to wcale nie są dwa, tylko jeden. Lewy zegar ma oczywiście wskazówkę i tutaj mam nadzieję, że to będzie dobrze widać. Pokazuje mniej więcej przy prędkości, przy jakiej prędkości powinniśmy mieć zapięty który bieg. Zbliżenie makro. A nawet się chyba udało. To podejście doskonale znam z rebelki. Wszystko by było jeszcze fajnie, gdyby było gdzieś jakieś wskazanie, który bieg jest zapięty. Chociaż nie da się ukryć, że po tygodniu na motocyklu my już doskonale wiemy, co i jak w kwestii biegów się dzieje. I jest to trochę zbędne. Niemniej feature jest całkiem fajny, a przynajmniej fajnie wygląda. No i dalej w prawo mamy tutaj centralnie stacyjkę. Nie mamy kontrolki rozłożonej stopki bocznej oraz nie ma w ogóle czujnika, w tym akurat egzemplarzu, przez co możemy ruszyć z rozłożoną. No i może się to skończyć różnie, no w każdym razie tutaj właściciel mówił, że jeszcze nie było aż tak źle. No i za to prawy zegar to jest totalny fake. Ma w sobie tylko trzy kontrolki, czyli mamy zapięcie biegu neutralnego, mamy odpalony kierunkowskaz, tak bez wskazania, czy to jest prawy, czy lewy, no i odpalone światło drogowe, czyli całkowita podstawa kontrolek, nic specjalnego ani odkrywczego. Ogólnie konstrukcja i wygląd tej Hondy przypomina bardzo opisywanego przeze mnie Gienka. No i mamy jeszcze do tego tutaj kontrolki ręczne, czyli mamy starter, mamy światła, no mamy super, one są naprawdę świetne, te lusterka są genialne, nie są może za duże, ale widać mi bardzo dużo. No i z drugiej strony pod lewą ręką mamy świetny klakson i mamy oczywiście tutaj dziwaczne kierunkowskazy, które działają zupełnie inaczej niż w każdej Hondzie. No i mamy przełącznik tak, drogowych bądź mijania świateł. To jest tak naprawdę tyle w kwestii kokpitu. Ogólnie ten motocykl ma klasyczną linię, może się podobać aż do dzisiaj. Nie wygląda wcale na stary, tak jakby się mogło wydawać, a przypominam, że zaprojektowany jest z 78 roku, czy nie ten dokładny egzemplarz, no ten jest trochę nowszy, chociaż historia tutaj też jest dosyć ciekawa, bo w dowodzie jest 91, a według winu jest 86 plus 100, zresztą nieważne. W każdym razie zaprojektowany był i wypuszczony na rynek na początku 45 lat temu, także to jest naprawdę wyczyn, żeby... Przecież motocykle się tak nie starzeją jak samochody, ale to jest naprawdę wyczyn, żeby zaprojektować cały czas dobrze przez tyle, tyle długich lat. Ja tyle nie żyję nawet, co ten motocykl
stary zaprojektowany. I mówię, to jest naprawdę wyczyn, żeby zaprojektować sprzęt tak, żeby się dalej mógł podobać po tylu latach. Zresztą cała ta seria Hondy, czy CM, czy CD, CMX, CA, to są naprawdę fajnie, klasycznie zaprojektowane motocykle i też ta mnogość tych nadwozi, że tak powiem, i mnogość akcesoriów do nich potrafi... Ludzie potrafią z nich zrobić prawdziwe scramblery, cruisery i tak dalej. Dobra, ale dosyć już tej gadki, pora się przejechać. No dobra, no to jedziemy. Generalnie pozycja jest bardzo fajna, dużo wygodniejsza niż to się można spodziewać. To zdecydowanie czuć moc dwucylindrowca. To jest jednak ciekawsza propozycja niż taki jednocylindrowiec, no bo C2 to nie jeden, nie? Jak zawsze. Ta kierownica jest bardzo fajna, chociaż powiem szczerze, trochę się czuć jak na rowerze. Kiedyś pamiętam, były takie właśnie rowery stylizowane na retro. Nie wiem, czy to umarło, czy nie umarło. Nie powiedziałbym, że jestem fanem rowerów, więc jakby ciężko jest mi coś powiedzieć. Lusterka są bardzo fajne, duże. Znaczy one może nie wyglądają na duże, aczkolwiek bardzo dobrze w nich widać. O, chyba piątkę zapiąłem. No, brak obrotomierza ewidentnie tutaj lekko przeszkadza, chociaż może i nie do końca, no bo przecież jest ten system dziwaczny znaczków hieroglifów. No pokazuje mi teraz, jedziemy sobie 50. Jest wygodnie, kanapa jest genialna, absolutnie jest genialna. Bardzo fajnie, że jest taka wycięta tutaj. No przez to może nie możemy się przesuwać przed tył mocno, ale za to czyś fajne oparcie. Myślę, że to byłaby naprawdę fajna propozycja dla osób, które chcą częściej jeździć w dwie osoby niż jedną. Tak, częściej w dwie osoby niż solo, bo po prostu przy tym szaleńczym przyspieszaniu nie będzie takiej opcji, że po prostu staczamy się na pasażera bądź pasażerkę. I to jest fajne, no jest zdecydowanie wygodniejsze niż GN. Tutaj bardzo, bardzo czuć takiego właśnie customowego, czoperowego ducha. No ale to jest fajne. Strasznie dziwnie się patrzy tylko na te dwa zegary, takie co to nie są zegarami. Zupełnie tego nie rozumiem. Po co? No po co to do mnie nie dociera? Szczególnie, że z tego co pamiętam, Rebelka, która miała bardzo podobny, jak nie identyczny zegar, to miało to wszystko zintegrowane w tym zegarze, więc dało się. Hebel jest sztosny. O, to powiem szczerze, że jestem zdziwiony, bo tu jest jednak bęben przód tył. Byłem pewny, że będzie szajs, a jest naprawdę git. Muszę się właściciela podpytać, czy przypadkiem nie jest świeże po remoncie, albo po prostu nie jest w ogóle przerobiony jakiś. Kontrolki są fajne, wszystko jest pod ręką, aczkolwiek no tutaj mocno czuć tego ducha takiego starej, bardzo starej motoryzacji, no bo no kontrolki wyglądają bardzo fajnie, tak, te manipulatory, ale no na przykład
nie jest tak jak w każdej Hondzie, gdzie wyłączamy sobie kierunkowskaz naciskając na środek, tylko trzeba przesuwać. No do tego na pewno da się przyzwyczaić, no i trzeba się przyzwyczaić, no bo nie ma innej opcji po prostu. Ale jak ktoś jest przyzwyczajony do Hondy, no albo do KTM-a, bo KTM ma dokładnie tak samo, no to ja już tutaj też. Klaksonik. Mik, mik. To jest spoczko. Jest, no fajny jest też. Fajna jest ta Honda. Tutaj powiem szczerze, teraz, no kiedyś jechałem tylko Giemkiem, więc Giemka znałem. No Giemka też wkleję gdzieś, jak ktoś jeszcze nie widział. No i moją Rebelką. Jakoś tak nie miałem więcej styczności z klasą 125. I mam coś wrażenie, że sporo straciłem, szczerze mówiąc, bo tu jest naprawdę git. Ach, piękna jest pogoda, no po prostu czerwiec, nas, 1 czerwca, dzień dziecka, fajny motocykl, mały, pogoda rozpieszcza. No absolutnie muszę przyznać, że jest super. I znowu właśnie taka chilloutowa jazda. O, no neutral jak to w Hondzie. Zaraz wyjedziemy na taką międzymiastówkę, to sprawdzimy kwestię przyspieszania. Bo też jestem bardzo ciekawy, jak to wyjdzie. I cyk, kierunkowskaz. Na stopie się zatrzymujemy. Jedyneczka. Poczekamy, niech se wszyscy przejadą. Wszyscy kuźwa skręcają? Nie. I wklepane! No cóż. Ale spoko, w sumie ładnie poszło. No kuźwa, znowu przejechałem. No, ale sprzęgło ładnie łapie. Ten hamulec jest naprawdę git. No powiem szczerze, że naprawdę fajny motocykl. Bardzo, no Honda to Honda, no to wiadomo. Nie ma co się oszukiwać nawet. Honda zawsze git. Poczekamy na auto. Dobra. No, idzie jak zło. O, no właśnie, i to jest ten problem, o którym mówiłem. Jestem przyzwyczajony do tego, że się wciska. No i jak się nie wciska, no to niestety, ale
trzeba się przyzwyczaić po prostu. Trzeba by było luknąć, podejrzewam, że już nowsze, to już są właśnie wciskane. Chociaż z drugiej strony tutaj te kontrolki fajnie pasują, powiem szczerze, do całej takiej stylówki tego motocykla. Także nie wiem, czy bym chciał to zmieniać, szczerze mówiąc. Ten klasyczek to klasyczek, bo jest. No ta droga jest masakryczna, ale szczerze mówiąc, to ona sobie nawet fajnie radzi, dobrze wybiera. I ten przód, i ten tył, to zawieszenie nie jest złe. Jak na... No nie powiedziałem, że to jest budżetowy motocykl, bo to nie miał być budżetowy wtedy motocykl. Jak wychodzi... O! No zobaczmy winkle. Jakaś poważniejsza pojemność, a mimo to machnął, także słuchajcie, nie rozwodząc się, jak dla mnie, no winkielek, pięknie, jak dla mnie naprawdę fajna propozycja, fajnie się tym jedzie, super, kolejny naprawdę udany produkt spod znaku 125, także jak jesteście zainteresowani, Honda jest zdecydowanie git. Tutaj, no jak zwykle zresztą, no, bądź co bądź, nieważne czy to stara, czy nowa Honda, Honda to Honda. I to jest. Tak tylko w formie podsumowania powiem, że naprawdę bardzo miło było dosiąść niejako protoplastę mojego pierwszego motocykla. Bardzo fajnie mi się tym jeździło. To jest kolejny przedstawiciel klasy 125, który absolutnie przerósł moje wszelkie oczekiwania. Także jeżeli Wam się podoba, ja również serdecznie go polecam, bo jest naprawdę super. A tymczasem dzięki za oglądanie, do zobaczenia na innych moich filmach i do zobaczenia, leba w górę, cześć!